Okresy suszy i gwałtowne deszcze to efekt zmian klimatu, które obserwujemy. Żeby przeciwdziałać podtopieniom i skutecznie wykorzystywać opady deszczu, rusza kolejna odsłona programu Moja Woda. Wnioski na dofinansowanie można już składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Na dofinansowanie do tak zwanej małej retencji mieszkańcy domów jednorodzinnych mogą uzyskać do 6 tysięcy złotych. Dotacje udzielane są na instalacje, które będą gromadzić wody opadowe i wykorzystywać zebraną deszczówkę. I liczymy, że mieszkańcy aktywnie będą zgłaszali się zarówno do Wojewódzkiego Funduszu, zarówno tu do nas, do siedziby Funduszu we Wrocławiu, ale przypomnę, że mamy 3 oddziały w Wałbrzychu, w Jeleniej Górze i w Legnicy. Technicznie należy odwiedzić strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zarejestrować się na portalu beneficjenta, tam pobrać tak zwany aktywny PDF. Ten aktywny PDF jest stworzony właśnie z myślą o tym, żeby ten wniosek złożyć w sposób taki możliwie jak najbardziej skuteczny. On też pomaga, prowadzi za rękę w niektórych tematach. Chociaż tego typu programy są dostępne, w Polsce wciąż wykorzystuje się tylko około 5% wód opadowych. Dla porównania w Hiszpanii to 40%. Zmienność klimatu to niestety nasza rzeczywistość. Objawia się nawalnymi deszczami, które nawet w ten weekend dotkliwie odczuliśmy na południu Dolnego Śląska, ale także borykamy się z długofalowymi okresami suszy. Ta susza doprowadza także do suszy hydrologicznej, która powoduje obniżenie wód gruntowych. Stąd też program Moja Woda, realizowany już od roku 2020. Program cieszył się faktycznie ogromnym zainteresowaniem. W roku 2020 około 1500 wniosków przyjęliśmy. W 2021 to już było prawie 2000 wniosków. Wydaliśmy realnie 10 milionów złotych w poprzednich 2 edycjach programu. Budżet na całą Polskę to 130 milionów złotych. Wnioski można składać do 30 czerwca przyszłego roku lub do wyczerpania budżetu. Echo 24, Oliwia Stasiak.